Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o czymś, o czym każdy, ale to każdy powinien wiedzieć. Myślę, że tak naprawdę to gdzieś w głębi duszy każdy z nas o tym wie, ale nie wie, że to się nazywa, nie wie, że to jest zbadane, nie wie, że to jest pewne, prawdziwe i niezaprzeczalne. Traktujemy to raczej jako taką mądrość ludową, o w ten sposób powiedzmy, taką mądrość ludową, którą ludzie sobie przekazują. No i wtedy łatwo do tego podejść w ten sposób, że może tak jest, a może tak nie jest. A właśnie tak jest na pewno. No dobrze, o czym mówię? Mówię o dysonansie poznawczym. Co to jest? To jest taka sytuacja psychologiczna, kiedy jedno o sobie myślimy, a drugie robimy. A drugie mówimy. No i efekt jest nieuchronnie taki, że w środku gdzieś czujemy jakiś taki dyskomfort. Ten dyskomfort to jest właśnie ten dysonans. I jest to dyskomfort pomiędzy tym, co chcemy o sobie myśleć, a tym, co właśnie sobie udowodniliśmy swoim zachowaniem. Albo tym, co powiedzieliśmy. Dlaczego ten dysonans musi się pojawiać zawsze, w każdej sytuacji, w której właśnie postąpimy niezgodnie z tym, co deklarujemy? No otóż dlatego, że dla każdego z nas podstawowym takim parametrem psychologicznym jest myślenie o sobie dobrze. Dobra samoocena. Każdy z nas nie tylko chce, ale musi, żeby dobrze funkcjonować, żeby normalnie żyć, żeby widzieć sens w tym, że wstaje rano do pracy, to każdy z nas musi myśleć o sobie dobrze. Jeśli ktoś zaczyna myśleć o sobie źle, to zaczynają się tragedie. To zaczynają się choroby psychiczne, alkoholizm, przemoc, próby samobójcze, zgoda na to, żeby popaść w jakąś bezdomność, tak? W jakąś rozwiązłość seksualną, w autodestrukcję, po prostu. Myślenie o sobie dobrze jest więc w ogóle warunkiem bycia, życia. Jeśli nie myślimy o sobie dobrze, to nasze życie traci sens. A wówczas żaden wysiłek nie ma dla nas po prostu sensu. Tak więc, dlatego jest bardzo ważne, że jeśli czasem postąpimy niezgodnie z tym, co chcemy o sobie myśleć, a każdemu z nas się to zdarza, ustalmy od razu, każdemu z nas się to zdarza i będzie zdarzało, to występuje ten dysonans poznawczy. No i tak, można się z nim uporać różnie. Takim ideałem, takim celem, do którego wszyscy dążymy, jest to, żeby uporać się z nim, z tym dysonansem, w sposób zdrowy, mądry, konstruktywny. Czyli na przykład stwierdzić. Znam takiego człowieka, który mówił, że jeśli każdego dnia, gdy wstaje, nie myśli, że jeszcze wczoraj był głupi, to jest słabo. To znaczy, chodziło mu o to, że on widzi ciągłą potrzebę rozwijania się, ciągłą potrzebę i możliwość bycia mądrzejszym. Ale właśnie, to jest trudne, bo trzeba przyznać, że się było głupim. I to jest zdrowie psychiczne. Przyznać, nie wiedziałem, nie pomyślałem, zachowałem się nisko, zachowałem się brzydko, zachowałem się bez sensu, zachowałem się głupio. Nie wiem, co ja sobie myślałem, muszę się zastanowić, co ja sobie myślałem. Natomiast umiejętność takiego rozwiązywania dysonansu poznawczego to jest jakiś wyższy level szczęścia. Wyższy level radzenia sobie ze sobą, z emocjami, z życiem. Ogromnie trudna rzecz. Ogromnie rzadka rzecz. Większość z nas jednak będzie szła w rozwiązanie tego jakkolwiek.
jakkolwiek inaczej, żeby nie bolało. Bo stwierdzenie, nie miałem racji. Popełniłem błąd. Popełniłem ogromny błąd. Skrzywdziłem kogoś swoim zachowaniem. Zachowałem się jak idiota. To jest strasznie bolesne. Odczuwam takie upokarzające. Więc większość z nas będzie to niestety rozwiązywać inaczej. Jak? No szukając jakiegoś wygodnego, niebolesnego usprawiedliwienia dla siebie, czyli najlepiej, żeby obwinić innych, obwinić sytuację, obwinić otoczenie, obwinić świat, lub też stwierdzić, że jednak nasze poglądy nie są aż takie ważne, albo że sprawa, w której się tak zachowaliśmy, nie jest ważna. Podałam na razie przykład, który być może jest bardzo bliski i bardzo wielu ludziom, natomiast nie jest jakiś taki aż bardzo osobisty, relacyjny, międzyludzki. Przykład palenia papierosów. Wszyscy wiemy, że papierosy szkodzą, prawda? Wszyscy wiemy, że są niezdrowe. Zasadniczo nie mają prawie żadnych zalet, oprócz dość wątpliwej i ulotnej chwili przyjemności. Każdy z nas chce myśleć o sobie dobrze, że jest mądry, a mądry człowiek przecież nie będzie sam sobie robił krzywdy, bo to bez sensu. Jak w takim razie rozwiązać to, że jestem mądrym człowiekiem, który chce o siebie dbać, który chce dla siebie dobrze, że jestem rozsądnym człowiekiem, który nie chce marnować pieniędzy na to, żeby sobie w ogóle szkodzić, tak? Jestem człowiekiem, z którego zdaniem warto się liczyć. Mam wiedzę, mam zrozumienie, mam mądrość. Niszczę siebie, swoje zdrowie, swoje życie w pełni świadomie, można by powiedzieć niemalże jakby celowo, wydając na to ogromne pieniądze. Jak mogę to rozwiązać? No mogę stwierdzić, oj, tak naprawdę to wcale nie wiadomo, czy te papierosy tak szkodzą. Można użyć dowodu anegdotycznego. Oj, wujek Marian palił 2 paczki dziennie i dożył 102 lat. Można powiedzieć, nie wiem, ja nie widzę, żeby mi szkodziło. Można powiedzieć, one mi tak pomagają się uspokoić, że to, co one niszczą w moim organizmie, to jest nic przy tym, jak one naprawiają skutki stresu. Tak? Czyli można sobie to wyjaśnić na dowolne inne sposoby. No i dobrze, to się jakoś odbywa w nas. Ale weźmy teraz na tapet sytuację, w której takie coś dysonansowego dzieje się w naszej jakiejś relacji. Powiedzmy, kocham moją żonę, szanuję ją. Generalnie jestem człowiekiem, który szanuje innych ludzi, szanuje kobiety. Jestem mężczyzną, który szanuje kobiety. I podczas kłótni z żoną nazwałem ją szmatą. Jak to rozwiązać? No dobrze rozwiązać to w ten sposób, że przyznać przed sobą i przed tą żoną, że posłuchaj, zachowałem się okropnie. Widzę, że nie panuję nad moimi emocjami tak, jakbym chciał. Wiem, że cię zraniłem, wiem, że cię obraziłem i widzę, że ja muszę coś zrobić więcej, żeby sobie lepiej radzić z sytuacjami stresu między nami. Bo nie chciałbym więcej razy zachować się w tak uwłaczający tobie i mi sposób. No ale przyznacie, że coś takiego jest trudne, jest wyzwaniem. Co łatwiej jest zrobić? Ano bo ona mi powiedziała coś tam. Ano bo ona nie rozumie. Ano bo ona przegięła. Ano bo ona sobie na to zasłużyła. To są argumenty ad personam, ona. A teraz weźmy jakieś inne argumenty. Takie społeczne. Społeczne dowody słuszności. Albo wszyscy tak rozmawiają. Albo w każdej parze to się zdarza. Albo w kłótniach między ludźmi tak się mówi. Teraz weźmy tak zwane intrapersonalne, czyli wewnętrzne argumenty. Albo się zdenerwowałem, albo ja już taki mam charakter, albo ja już tak mam, albo mnie nie można denerwować. I zobaczcie,
jakoś problem tego, że jesteś osobą mężczyzną szanującym kobiety, człowiekiem szanującym innych ludzi, mężem szanującym i kochającym swoją żonę, no jakoś to rozwiązałeś. No jakoś, powiedzmy. Zrzuciłeś winę na nią, zrzuciłeś odpowiedzialność, winę na to, jak się urodziłeś, jakim mnie Boże stworzyłeś, takim mnie masz. Albo zrzuciłeś winę na społeczeństwo. Na społeczeństwo i na świat. Na to, że rzeczy po prostu takie są. Życie takie jest. Tylko, że wiesz, co się stanie, jeśli rozwiążesz dysonans poznawczy w ten sposób? W środku będziesz wiedział, że on nie jest rozwiązany. I będziesz się bardzo źle czuł. Nie do końca będziesz wiedział dlaczego. Więc będziesz musiał sobie udowodnić, że miałeś rację. Więc jeśli zrzucisz to na to, że to ona cię tak zdenerwowała, bo ona przegięła, to będziesz ją prowokował do następnych kłótni i awantur, żeby móc sobie potwierdzić, że ona zasłużyła na tą obelgę. I będziesz używał tych obelg wobec niej coraz więcej. A ona będzie wobec ciebie coraz bardziej zimna, coraz bardziej zdystansowana, coraz bardziej zdecydowana, zimna i nieprzyjemna. I doprowadzisz do czegoś, co się nazywa samospełniającym się proroctwem, o czym chciałabym opowiedzieć w innym odcinku, bo to też bardzo ważne i ciekawe. Zniszczysz swoje małżeństwo tylko po to, żeby uniknąć wstydu za jedno przezwisko. Jeśli zrzucisz odpowiedzialność na świat i społeczeństwo, bo tak jest, bo tak się robi, to będziesz tak robił nie tylko wobec niej, ale też wobec innych ludzi, po to, no żeby sobie udowodnić, że naprawdę tak jest. Ludzie będą się źle czuli w twoim towarzystwie. Mało będą cię lubić. Będą cię unikać. Może niektórzy będą mówić do ciebie niegrzecznie, tak jak ty do nich. I tak, udowodnisz sobie samospełniającym się proroctwem, czy też inaczej samospełniającą się przepowiednią, że tak, ludzie się do siebie tak odnoszą. Ale to nie będzie prawda o świecie, to będzie prawda o twoim świecie. Zniszczysz sobie otoczenie, świat społeczny. A jeśli zrzucisz to na to, jaki jesteś, to żeby sobie potwierdzić, że słusznie się zachowałeś, będziesz reagował nadwrażliwie, naddrażliwie, przesadnie na inne sytuacje stresujące i przykre ze strony innych ludzi. Czyli zrobisz się kłótliwy, drażliwy, przewrażliwiony na swoim punkcie. I też zniszczysz sobie życie, i też zniszczysz sobie relacje. Dlatego, jeżeli chcesz mieć dobre życie, jeżeli chcesz jutro być mądrzejszy niż byłeś wczoraj, to nie musisz przyznawać codziennie rano, że wczoraj to jeszcze byłeś głupi. Myślę, że to jest zbędny wysiłek. Ale pamiętaj, jeśli pojawi się w twoim życiu, w twojej codzienności jakiś dysonans poznawczy, to słuchaj, nie musisz nikomu o tym mówić, nie musisz się wstydzić. Nie musisz nawet patrzeć w tym momencie w lustro. Idź sobie w jakiś cichy kącik, może do ubikacji, usiądź sobie i poszukaj swojego błędu. Nie szukaj tłumaczeń, że świat tak jest, że ta sprawa tak nie wygląda, że tak nie jest, że miałeś powód. Tylko przyznaj przed sobą, że przegiąłeś, że przesadziłeś. I zawsze, ale to zawsze, patrz na takie sytuacje z nadzieją. Patrz na nie jak na korzyść. Trafiła ci się sytuacja, gdy możesz coś poprawić w swoim myśleniu. Nie ma powodu się wstydzić, nie ma powodu się samokarać, bo to się wydarzyło, potępiać siebie, nie. Po prostu stwierdzić, kurczę, to co zrobiłem jest niezgodne z tym, co chciałbym robić. Co w takim razie muszę zrobić? Muszę to naprawić jakoś. I ustalić, skąd mi w ogóle to zachowanie się pojawiło. Żeby się chronić na następny raz przed jego pojawieniem się. Dziękuję. Życzę wszystkim dobrego, konstruktywnego rozwiązywania wszystkich dysonansów. Tych małych i tych dużych. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.